Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. No i jak widzicie, W60, dzień czwarty, nasz łowca demonów, poziom 134. Od razu tutaj odpowiem na pytanie, które pewnie będzie się przewijało w komentarzach pod tym odcinkiem. Mianowicie, jak to się stało, że dzień drugi zakończyliśmy z poziomem 65, na dzień czwarty zaczynamy tak naprawdę dopiero z poziomem 134. Pytanie jest bardzo proste i odpowiedź na nie znajduje się w filmie, który wleciał dzisiaj o godzinie 16. Dokładnie, postanowiłem, że trzeciego dnia, a w zasadzie odcinka z trzeciego dnia nie będę wam wrzucał dzisiaj tam jakoś o 10, 11, tak jak wczoraj, no bo wczoraj była niedziela, no a dzisiaj mamy poniedziałek, ludzie są w pracy, w szkole, no i najchętniej sobie ten odcinek obejrzą właśnie jakoś po południu, dlatego też o godzinie 16 wleciał właśnie ten zapis, powiedzmy, z trzeciego dnia. No tak naprawdę można powiedzieć, że odcinek, bo znacznie to pociąłem, powiem wam, że bardzo dużo rzeczy wywaliłem, do czego zaraz przejdę, no ale właśnie o godzinie 16 wleciało, jak ta postać się rozwinęła trzeciego dnia, jak tutaj z 65 poziomu zrobiliśmy poziom 133, bo dokładnie z takim zakończyliśmy właśnie ten dzień trzeci, no i zachęcam do oglądania. Tak jak mówię, stream trwał generalnie prawie 3 godziny, tam chyba 2 godziny 45 minut, coś takiego, no a ten odcinek z godziny 16 trwa niecałe 2 godziny i tak bardzo długo. Wiem, że ta długość może was odstraszać, no ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak właśnie w takim tempie wbiliśmy sobie tyle leveli, no to musicie go jednak obejrzeć, co by tutaj nie mówić. Oczywiście powycinałem jakieś takie nudne rzeczy pokroju, nie wiem, jakieś uzupełnianie klasera, jakieś tam kopanie gemów i tak dalej, no ale mimo to pozbyłem się tylko godziny tego materiału, no a w dalszym ciągu prawie 2 godziny, powiedzmy, że zostały, no ale właśnie, zachęcam do oglądania, tam dowiecie się, jak z 65 poziomu zrobiliśmy 133, oczywiście nie jest to poziom, powiedzmy, tam jakiegoś 200 poziomu w 2-3 dni, tu jakby oczywiste, no ale budżet na tego łowcę demonów także był mniejszy, więc ja osobiście jestem zadowolony, że właśnie taki level po tych 3 dniach, no i zwłaszcza po takim początku serwera, udało nam się nabić. Więc w skrócie, jeżeli jesteście ciekawi, to zachęcam właśnie do obejrzenia odcinka z godziny 16, który trwa prawie 2 godziny, możecie tam sobie przyspieszyć, poskipować, no jak tam uważacie, pewnie będą też takie osoby, które obejrzą w całości, których na przykład nie było wczoraj na streamie, zachęcam do oglądania, żeby być na bieżąco. No a dzisiaj powiedzmy, że odcinek z poziomu, w zasadzie nie z poziomu, tylko z dnia czwartego, gdzie powiem wam, jakie są dalsze plany na tą postać, no i ogólnie sobie pogadamy i coś tutaj jeszcze poklikamy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, troszeczkę długi ten wstęp, no ale wyszło jak wyszło. Zostawiajcie tego kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać w komentarzach, jak tam wam idzie na W60. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to pytanie jest na pewno stosowne, biorąc pod uwagę, jak to wszystko chodziło, no ale ktoś tam może w dalszym ciągu gra, no to możecie oczywiście pisać, jak tam wam idzie. Ja też w dzisiejszym odcinku się, powiedzmy, jakoś tam ustosunkuję do tego wszystkiego. No i co mogę więcej powiedzieć? Chyba tyle, jeżeli chodzi o wstęp, możemy zaczynać. Co do w ogóle mojego tam jakiegoś stanowiska, jak to wszystko tutaj wygląda, jak generalnie ten serwer wystartował, no to powiedzmy, że to macie w tym odcinku sobotnim, który tam trwa niecałe 20 minut. Opowiedziałem wam, jak wyglądał pierwszy dzień właśnie na tym naszym łowcy demonów, no i też zapytałem was, czy gramy tutaj dalej. Stwierdziłem, że zagramy sobie drugi dzień normalnie, tak jakbym grał właśnie, powiedzmy, na tryhardzie i tak dalej, tak jak miałem w planach grać, no a potem sobie poczytam komentarze i zdecydujemy, czy dalej będziemy tutaj grać, czy dalej będę miał prowadzić tą serię, powiedzmy, czy będę miał prowadzić tą postać i tak dalej. No i tak też się stało, przeczytałem komentarze i powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi właśnie o te komentarze, to były strasznie podzielone i tak porówno, nie? W sensie byłem aż zdziwiony, dlatego że bardzo dużo komentarzy było, żeby grać dalej, żeby się nie przejmować i tak dalej. Nawet jeden komentarz, który miał tam, no, dość dużo łapek w górę, chyba około 20 albo 30, właśnie mówił o tym, żeby grać dalej i się nie przejmować tym początkiem, no bo jakby nie patrzeć, dużo osób miało podobny początek albo nawet jeszcze gorszy. To w ogóle pierwsza sprawa, no ale też dużo komentarzy było, żeby nie grać, żeby tutaj, powiedzmy, jakoś protestować, dlatego że tak strasznie wyglądał ten początek serwera, że no może jednak lepszym rozwiązaniem byłoby pokazać, że nie ma co tego wspierać. Też dużo osób właśnie coś takiego pisało, żeby tutaj nie, powiedzmy, no nie wspierać po prostu, w skrócie, o to wam tak naprawdę w tamtych komentarzach chodziło, żeby nie wspierać tego serwera, no bo jednak to, co się wydarzyło na samym początku, no to była tragedia.
ja tu w ogóle, jak widzicie, robię sobie kontry, dlatego że teraz naszym głównym celem jest oczywiście zdobycie podziemi. No a żeby to zrobić, no to musimy zdecydowanie robić sobie te kontry, bo to też jest w ogóle, jeżeli chodzi o surki, które ludzie tutaj dają w twierdzy, no to zaczęli dawać tak naprawdę od dzisiaj, no bo wiadomo, że jak serwer normalnie startuje, no to już te twierdze tam mają około godziny 18-17 w piątek, no o 17 może przesadziłem, ale jakoś 18, 19, 20 już jest git, no i właśnie w tą niedzielę na wieczór jeszcze można dużo tych kontr porobić, no bo mamy aktywny event twierdzy, więc ci żołnierze się szybciej szkolą. No ale właśnie teraz tak to nie wyglądało, wczoraj jeszcze nawet przed północą większość osób miało ochronki, zresztą tak samo jak my. Także dopiero od dzisiaj, czyli od dnia 4, mogę tutaj powoli myśleć o jakimś farmieniu tych surek właśnie pod podziemia. No ale właśnie, i w końcu w skrócie, jeżeli chodzi o moją decyzję, no to jak widzicie, gramy dalej. Postanowiłem, że gramy dalej, dlatego że też właśnie sporo było komentarzy, żebym samemu zdecydował, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Początek był słaby, zresztą widzieliście wszystko na odcinkach, to wszystko będzie w tej playliście, powiedzmy, z Łowcy Demonów udokumentowane. Zresztą nie bez powodu, start mam tutaj w cudzysłowie w opisie, no bo jednak to nie był start taki, jaki miał być, no ale koniec końców wyszło w miarę git. Drugi dzień był średni, drugi dzień dość słabo rozegrałem, no ale trzeci dzień już mi wyszedł bardzo fajnie. Tutaj odsyłam, tak jak mówiłem już na samym początku, do odcinka z godziny 16, który dzisiaj wleciał. No i dobra, jeżeli chodzi właśnie o tego Łowcę Demonów, to stwierdziłem, że gramy dalej, bo bardzo długo czekaliśmy na ten serwer, bardzo długo czekaliśmy na nową serię, żeby troszeczkę świeżości wleciało na kanał. Długo też czekaliśmy sobie na to, żeby chociażby na streamkach ogarniać troszeczkę więcej postaci, no bo do tej pory miałem tylko 4, teraz dochodzi 5, więc dzięki temu te streamki też będą dłuższe. No i właśnie tak jak wam mówię, stwierdziłem, że gramy tutaj dalej. Początek był kiepski, no ale nie ma to znaczenia w perspektywie czasu, powiedzmy, jakiejś tam dłuższej gry, i dlatego też stwierdziłem, że gramy dalej, będę tutaj wam nagrywał odcinki i po prostu myślę, że będziemy się w miarę dobrze bawić. Powiedzmy, że wy, jeżeli zrezygnowaliście z gry tutaj, to oczywiście w pełni to rozumiem i się nie dziwię, no ale chociaż będziecie sobie mogli pooglądać, jak ja gram i jak ja się denerwuję na tą grę. Jeżeli chodzi o serwer, no to po drugim dniu myślałem, szczerze mówiąc, że serwer strasznie stracił na swoim potencjale właśnie przez to, co tutaj się dzieje i jakie błędy występują. Po drugim dniu tego serwera tylko 3 osoby miały pupile, więc to jest bardzo, bardzo mało graczy, także no tutaj, tak jak mówię, zdecydowanie jeżeli chodzi o potencjał serwera, to wydawało mi się, że został zmarnowany, no ale po dniu trzecim już wygląda to o wiele lepiej. Tu wam teraz pokażę topkę, tu też zaraz przejdę do tego nieresetowania awki i tak dalej, bo to też co prawda poruszałem to właśnie wczoraj na streamie, no i co za tym idzie też w tym odcinku z godziny 16 poruszałem ten temat, no ale tak czy inaczej jeszcze myślę, że w tym odcinku również muszę się wypowiedzieć, więc tak prezentuje się topka. No jak widzicie, poziomów 200 plus, nie jakoś giga dużo, no ale troszkę koniec końców jest. No wiadomo, że to też na pewno przeszkadza w takim raszowaniu te pierwsze dni, w zasadzie głównie ten pierwszy dzień, no bo powiem wam, że drugi dzień, jeżeli chodzi o W60, działał już naprawdę ok, działało to wszystko w miarę sprawnie. Jeżeli chodzi o trzeci dzień, to już tak naprawdę nie widziałem w ogóle żadnych lagów, jak sobie właśnie wbijaliśmy wczoraj ten poziom 133. Także no, powiedzmy, że tylko ten pierwszy dzień był taki tragiczny. Zauważyłem, że w ogóle, że oni wprowadzili coś takiego na W60, że teraz jak coś takiego, co było wprowadzone, jak wprowadzali nowy backend, to znaczy, jeżeli dużo osób jest zalogowanych na serwerze, wiadomo, że co niektórzy sobie tam zostawiają shakesa w tle, idą gdzieś, no a ta postać jest zalogowana i powiedzmy tam obciąża serwery, no to właśnie w sobotę i niedzielę było coś takiego, że regularnie nas wyrzucało z tego serwera, no i po ponownym zalogowaniu ten serwer odżywał i chodziło o wiele szybciej, właśnie z tego powodu, że takie osoby, które powiedzmy tam awk grały, że tak powiem, czyli generalnie zostawiły postać zalogowaną, a gdzieś tam poszły czy coś, zostały wyrzucane, no i dzięki temu ten serwer lepiej działał. Oczywiście to jest rozwiązanie tymczasowe, to nie powinno tak wyglądać, no ale lepsze to niż nic. No i tak jak mówię, już potem drugi, trzeci dzień, no i dzisiaj tak samo chodzi to w miarę sprawnie i tak prezentuje się topka. No jesteśmy po około tam, powiedzmy, w top 15 tym Łowcom Demonów, więc nie tak źle, no ale serwer na pewno przez te błędy stracił na potencjale. Może nie tak jak myślałem po drugim dniu, że to będzie wyglądać, no bo po tym drugim dniu dużo osób tu miało 60 levele, jakoś tam, wiecie, bardzo, tak jak mówię, no mało osób pupile, tylko 3 osoby na serwerze, więc no myślałem, że będzie gorzej, ale trzeci dzień, powiedzmy, że jakoś to odratował, no i ta topka wygląda sensownie. To co tutaj myślę, że
powiedzmy, wymaga jakiejś tam pochwały czy coś takiego, no to jest zdecydowanie Melendez. Melendez, który wojownikiem wbił w trzeciego dnia, czyli wczoraj jeszcze wieczorem, 214 poziom. To jest w ogóle moim zdaniem, no, wojownikiem w 3 dni wbić 200 plus, gdzie wojownik to jest taki klocek w tych lochach, to jest coś naprawdę niesamowitego. Melendez tutaj ma bodajże gemy z kopalni numer 7, więc no w ogóle tutaj no nie było opcji tak naprawdę, żeby tym wojownikiem bez podniesienia kopalni cokolwiek zrobić i wbić taki wysoki level, więc on tutaj to wbił. No więc tak jak mówię, no to na pewno zasługuje na pochwałę, no bo mamy Davalona z wiadowcą, no to logiczne, z wiadowcą to nie jest takie trudne, zresztą Davalon ma naprawdę duże doświadczenie we wbijaniu tych wysokich leveli na początku serwera. Mamy tutaj łowcę demonów, to też jest dość proste właśnie łowcom, tak samo jeżeli chodzi o Berka, tu mamy zabójcę nawet, no ale tym wojownikiem to jest naprawdę wyczyn. Tylko zaraz zapytacie, no tak, jak on to zrobił? Odpowiedź jest bardzo prosta, prawie 70 tysięcy grzybów w 3 dni wydane na wojownika. Gryfos mógł już na stałe, bo to wiadomo, że jak się ma tyle grzybów, to nawet tutaj tym gryfem można sobie farmić statystyki i po prostu podnosić te podstawy. W ogóle jakie on tutaj ma podstawy, tak z ciekawości? No właśnie, prawie 1400 siły, no i tak samo tyle samo HP, gdzie my tu mamy na przykład 750, no i 750, nie? Gryf tam już jest na stałe, bo widziałem u niego na streamku, więc gryfa już ma na stałe, także no to wam powinno powiedzieć samo przez siebie, ile on tych gryfów wynajął. No i właśnie tutaj mamy również w opisie, że wydał prawie 69 tysięcy grzybów przez te 3 dni, żeby tym wojownikiem wbić 200 level. Dużo osób mówiło, że się nie da. Oczywiście jest to bzdura. Każdą klasą postaci da się wbić na obecnym etapie gry właśnie ten 200 poziom po 3 dniach, tylko no takim właśnie berserkiem, łowcą demonów będzie to o wiele tańsze, no a takim wojownikiem, no sami widzicie, ile musiał grzyba na to wydać. Dużo osób też mnie pyta, ile mi poszło na tą postać po tych 3 dniach, około 10 tysięcy grzybów plus minus, tam 10,5 tysiąca coś takiego, tak czy inaczej no tyle wydałem, żeby wbić ten poziom 134 w tym momencie. Tak jak mówię, no dopiero jeszcze nic nie zrobiliśmy tego 4 dnia tak naprawdę, więc może tam jakiś delikatny większy, no ale tak czy inaczej, no coś takiego. Biorąc pod uwagę, że drugi dzień nam poszedł słabo dość, no to może by dało się powiedzmy za te około 10 tysięcy grzybów wbić tam jakieś 150 tym łowcom demonów czy coś takiego, no ale żeby coś więcej kombinować, no to już zdecydowanie tych grzybów byśmy musieli sobie ogarnąć więcej. Myślę, że łowcom demonów na taki 200 po 3 dniach, no to nie wiem, no z 15 tysięcy, może nawet z 20, coś takiego. No dla niektórych osób to nie jest problem, więc jak widzicie, tak to właśnie sobie tutaj wygląda w tej topce. Dobra, dalej, tak jak mówię, no my tu około top 15 się kręcimy, więc nieźle. W gildynie w sumie nic ciekawego, twierdzę tak samo, nie. Pupilki w tym momencie ma już 171 osób, więc sporo. Ja tu wam zaraz oczywiście przejdę do swojej postaci, wam poopowiadam. Podziemi jeszcze nie ma nikt. No właśnie, w tym momencie zatrzymaliśmy się tutaj na Magusiu, jak widzicie, poziom 235, bagienny Dragor. Kto oglądał ten poprzedni odcinek z godziny 16, będę tu do niego wracał, bo polecam po prostu, no to wie, że na tym się zatrzymaliśmy. No i póki co ciężko, żeby coś tutaj zrobić. Możemy oczywiście brońkę wymienić, możemy tam pokombinować, no ale tak czy inaczej teraz naszym głównym celem jest tutaj zdobycie podziemi. No po tym pierwszym dniu troszeczkę jest to opóźnione, więc ciężko będzie, myślę, nawet jutro te podziemia zdobyć, chociaż nie mówię, bo mamy Helevator, więc może w sumie tu możemy trochę poklikać, więc może ten Helevator coś tam pomoże, żeby ewentualnie faktycznie udało nam się te podziemia zdobyć, no bo tu wiadomo, z tych nagród nam lecą jakieś tam surki do twierdzy i tak dalej, no ale tak czy inaczej no, będzie to ciężkie. No i teraz ja głównie będę chciał, okej, 9.6 to był chyba nasz max dokładnie, bo tu mamy Magusia, więc na razie niech tak będzie. Tu bym chciał jak najszybciej te podziemia zdobyć, chyba na bardziej wbiliśmy podziemia we wtorek już, także dość szybko, nie wiem czy tu nam się uda również we wtorek, no ale będę próbował, będę tu regularnie te ataki robił. Jeżeli ktoś mnie znajdzie w twierdzy, ktoś chce jakieś kontry czy coś, to możecie do mnie się odzywać na Discordzie, bo w sumie z nikim tu nie robię, tylko sobie tak losowo biję. Jak ktoś tam chce, to oczywiście piszcie, chętnie się z kimś powymieniam. Dobra, tutaj możemy sobie wrzucić to, więc taki jest plan. No teraz głównie podziemie, oczywiście potem pakiet podziemia, dzięki czemu rozbudujemy to podziemie sobie fajnie, dostaniemy tam trenera, który nam pomoże w lochach, dostaniemy pewnie też lepsze gemy, no bo to będzie kopalnia 10, no i dalej będziemy sobie mogli tutaj cisnąć. Możemy w sumie wrzucić też coś do kibelka.
od razu mamy 100 many, jutro będzie kolejna ta aura, to sobie od razu rozmontuję, cyk. O, i od razu osiągnięcie mi wpadło, to też w sumie spoko. Jakie plany na dzisiaj? Jakie plany na dzisiaj, bo to pewnie też was ciekawi. I tutaj w ogóle jeszcze zaraz przejdę do nieresetowania awki i tak dalej, bo to też się wypowiadałem w tym odcinku z godziny 16 na samym początku tak naprawdę, ale tu myślę, że też warto o tym wspomnieć. Jakie plany na dzisiaj? No na pewno musimy pupilki połapać, dlatego że z nocy sobie wszystkie połapałem właśnie wczoraj na streamku, więc tu jak widzicie już większość takich, które powiedzmy są ważne, mam, dlatego że ogień mam fulla, w wodzie mam tego kroksa, w ziemi mam ponika, no i w mroku mam właśnie tego zębika. Natomiast jeżeli chodzi o światło, no to dzyńkę i tutaj tego ponika musimy złapać w dzień, no i będę chciał to dzisiaj zrobić. Oczywiście zanim to zrobimy, no to będę chciał sobie tutaj popodbijać klaserka, mam w tym momencie 64,70%, no i będę tutaj leciał, wiadomo, jakieś tam, przeleciałem sobie w ogóle przed odcinkiem top 100, jakieś tam epiki jak mi mrygały, to wiadomo, pozgarniałem powiedzmy. No i jeżeli chodzi o to, co teraz będę robił, no to tutaj w gildiach będę szukał jakichś ludzi, którzy właśnie dają coś ciekawego, no i będę ich atakował, żeby jeszcze tego klasera wycisnąć, żeby jak najwięcej go wbić, nie wiem, może z 66%, może coś takiego. No i na tym wyższym klaserze sobie zacznę robić tą mawkę, żeby właśnie te pupilki połapać. Na pewno jak tutaj jakieś środowiska porobię, to też mi to w tym momencie daje jeszcze sporo expa. W ogóle po północy tutaj ataki porobiłem, zrobiłem 5-0 też, bo wiadomo, że najlepiej po północy to wszystko robić. No i właśnie będę tutaj tymi środowiskami, bo w ogóle środowiskami dobiłem 134, dlatego mam taki level, a nie inny, bo tak jak mówię, trzeci dzień skończyłem z poziomem 133. No i co? Co mogę wam powiedzieć? Tak jak wspomniałem, teraz głównie będziemy się fokusować na tym klaserze i na tej awce. Teraz przez dwa dni nie będzie streamka, też będę sobie chciał odpocząć, dlatego że chociażby wczorajszy odcinek, żeby wam go fajnie zmontować, żeby tam były same najciekawsze momenty, w sensie wczorajszy stream, żeby pociąć ten dzisiejszy odcinek z godziny 16. Boże, ciągle o nim mówię, sorry. No ale tak czy inaczej mówię, żeby go fajnie pociąć i wam na dzisiaj go wrzucić, no to siedziałem wczoraj do drugiej, żeby to jakoś sensownie wyglądało. Także no chcę sobie delikatnie odpocząć. Co za tym idzie, dzisiaj nie będzie streamka, jutro streamka również nie będzie, ale to dlatego, że jest mecz po prostu Polaków o 17:00. My zawsze streamujemy o 18:00, więc będzie to ze sobą kolidowało. Ja też będę sobie chciał obejrzeć meczyk, więc tak czy inaczej tego streama nie będzie, także kolejny streamek będzie pewnie w środę. Tu też dla osób, które powiedzmy jakoś tam zaczęły tego Twitcha śledzić, no i jeżeli są ciekawe, kiedy właśnie kolejny streamek będzie, więc powiedzmy, że takie dwa dni odpoczynku. No i co mogę wam tutaj więcej powiedzieć? Co do nieresetowania awki, bo to też myślę, że jest bardzo, bardzo istotne, to też mówię, wypowiadałem się w tym odcinku poprzednim z godziny 16, no ale może nie każdy go widział. Bardzo dużo osób z dnia drugiego na dzień trzeci, czyli tak naprawdę no najważniejszy dzień trzeci, można by powiedzieć, dzięki któremu, w sensie no po prostu drugiego, trzeciego dnia można zrobić najwięcej na tej postaci, jak startuje nowy serwer tak naprawdę. Bardzo dużo osób nie zresetowało im się po prostu awka, czyli tutaj nie dostali 100 punktów awanturniczości i wiadomo, 0 wypitych piwek o północy, czyli to co się robi codziennie, powiedzmy o północy nam się resetuje, że możemy od nowa kręcić kółkiem, od nowa możemy misję robić, od nowa możemy ataki na arenie i tak dalej, i tak dalej. No to wielu osobom na tym W60 się to nie wydarzyło. Między innymi taką osobą jest tutaj Turor, którego mogę pokazać. Turor skończył drugi dzień z poziomem 95, no i brakło mu tam chyba awki, jak dobrze pamiętam, no i nastawił się na ten dzień trzeci, no a dnia trzeciego nie dostał po północy właśnie awki. I co za tym idzie, ten cały trzeci dzień siedział na poziomie 95, teraz widzę, że coś tam klika, ma 107, no ale to już jest raczej no dość ciężkie do odratowania. No i właśnie, dużo osób, bo widziałem w komentarzach i tak dalej, miało problem z tym, że awka im się nie zresetowała. W ogóle przez te wszystkie błędy i tak dalej, to co już powiedziałem, W60 straciło bardzo mocno na potencjale, między innymi Universe, do którego należy właśnie również na łowcy demonów z serwera W57 rekord najwyższego poziomu pierwszego dnia, tam bodajże 62, jak dobrze pamiętam, nagrywałem o tym też film, również skończył już po pierwszym dniu, no bo nie mógł grać, jak widzicie poziom 16. No tak samo, tak jak mówię, Turor, który na pewno też by był nawet i można powiedzieć top 1 postacią na tym serwerze, bardzo możliwe, również przez to, że ta awka mu się nie odnowiła, prawdopodobnie tutaj będzie miał bardzo ciężko, o ile
ile w ogóle będzie chciał wrócić, bo to też nie jest powiedziane, ja szczerze mówiąc nie wiem, no ale tak czy inaczej, no bardzo mu to utrudniło. No i właśnie widziałem w komentarzach, że masa osób pisała, że ta awka im się nie zresetowała. Od razu tutaj powiem, że nie jest to błąd tylko i wyłącznie tego serwera, bo widziałem, że tam ludzie rozpowiadają takie plotki. Ten błąd jest znany od tak naprawdę początków nowego backendu. Oczywiście zdarzał się sporadycznie, ale tak czy inaczej regularnie osoby zgłaszały, chociażby na tawernie discordowej, że coś tam im się o północy nie resetuje. Czy to właśnie kręcenia kółkiem, czy to tutaj misja dzienna, czy to ta awka, która chyba no tak naprawdę najbardziej boli, no coś takiego było znane. I to jest dla mnie niepojęte, szczerze mówiąc, to jest dla mnie niepojęte, że coś takiego jak właśnie niezresetowanie awki, który błąd, ten błąd po prostu, który występował już od jakiegoś czasu, był po prostu znany i to nie zostało jakoś naprawione, nie zostało to jakoś zabezpieczone, powiedzmy tam w kodzie, żeby coś takiego nie mogło się wydarzyć, tylko w dalszym ciągu ludzie się z tym spotykają. Nie jest to tak jak mówię, tylko błąd W60, bo chociażby Vendetta, którego pewnie kojarzycie, tam top 1 Maguś z W49, on się często udziela, czy to na streamkach, czy to w komentarzach, również ten błąd miał bodajże z czwartku na piątek, też mu się awka nie zresetowała, no i też, no mówię, W49, niby tam pewnie serwer, który już nie jest jakoś giga obciążony i tak dalej, a mimo to coś takiego się wydarzyło. No i dla mnie to jest, powtarzam, niepojęte, że najważniejsza rzecz, która jakby, na której cała mechanika tej gry się opiera, czyli tutaj awanturniczość, może się komuś nie zresetować. To jest dla mnie chore, to jest dla mnie, no tak jak mówię, niepojęte, zwłaszcza, że jest to błąd znany już od dłuższego czasu. Pewnie wielu osobom na W60 się to wydarzyło, bo po prostu W60 jest najbardziej obciążonym serwerem w tym momencie, więc pewnie z tego to wynika. No i co w takiej sytuacji taka osoba poszkodowana może zrobić? Nic, totalnie nic, nawet jak napiszecie na support, to dostaniecie prawdopodobnie rekompensatę, która będzie wynosiła 25 grzybków, ale awki oni ręcznie wam nie mogą dodać, więc po prostu jesteście cały dzień w plecy. Chore, chore, nie? Moim zdaniem chore, ja tutaj nie będę mówił, że tak nie jest, jak tak jest po prostu, bo to też nie o to chodzi. Jakby mi się coś takiego przytrafiło na którymś koncie, to pewnie bym nie grał, pewnie bym zrezygnował z gry na tym koncie, bo no, oni nawet tego nie mogą naprawić, po prostu dają rekompensatę, no ale awki już swojej nie odzyskacie tego dnia, więc dla mnie to jest niepojęte. Co ciekawe, mi się jeszcze nigdy coś takiego nie zdarzyło, ale ostatnimi czasy bardzo wolno, w zasadzie od piątku, bardzo wolno chodzi tutaj serwer 40 Polski. No i dzisiaj wbiłem jakoś 20 minut po północy na swoją postać na serwerze właśnie polskim, na tego zabójcę. No i stwierdziłem, no i zobaczyłem sobie tutaj z ciekawości listę to do i zobaczyłem, że dzisiejszego dnia już mam zrobioną misję dnia, której oczywiście nie zrobiłem. Miałem też zrobionego tutaj władcę lochów, czyli już niby walczyłem w tych podziemiach z graczem, a jeszcze tego również nie zrobiłem. No i miałem tutaj już zaliczoną walkę z Hydrą właśnie w gildii, czego również na tym koncie jeszcze nie zrobiłem. Więc no mnie to też dotknęło, nie w takim stopniu jak wiadomo awka, bo to jest chyba najważniejsza rzecz, no ale również mnie to dotknęło na innym koncie, bo tak jak mówię, część rzeczy już miałem tutaj zrobionych. No, no nienormalne, nienormalne to jest dla mnie, dlaczego coś takiego się dzieje. Widziałem, że sporo osób pisało, że należy unikać wchodzenia na swoje konto w okolicach godziny 24, czyli po prostu w okolicach północy, bo jeżeli ktoś na siłę próbuje się wbić o tej północy, wtedy też dużo ludzi wbija, wtedy też jest wiadomo, obciążenie duże na tych serwerach, to wtedy coś takiego może się wydarzyć. Tylko właśnie, no ja na przykład na tym zabójcy wbiłem dopiero tam około 15-20 minut po północy, no i tak, no ale i tak coś takiego mnie dotknęło, więc to chyba nie jest, powiedzmy, jakiś tam, no nie jest to pewnik, że coś takiego się dzieje tylko jak się staramy usilnie wbić na konto w okolicach północy, no ale lepiej po prostu tego nie robić, bo może wam to pomóc, żeby znowu coś takiego was nie dotknęło, powiedzmy. Co mogę więcej powiedzieć, jeżeli tutaj chodzi o... Poczekajcie, może ja będę tu leciał w ogóle, powiedzmy, w tej gildii niech będzie, sprawdźmy, zobaczmy, czy coś tu ciekawego dla nas mają właśnie, jeżeli chodzi o klaserek, więc no mówię, dla mnie to jest niepojęte, nie wiem jak tego jeszcze nie zrobili, żeby to po prostu działało tak jak działać powinno, zwłaszcza, że błąd jest znany bardzo, ale to bardzo długo, no ale myślę, że musicie być świadomi, że coś takiego jest, że można tam ewentualnie spróbować tego uniknąć właśnie nie logując się, no i też dużo pytań dostawałem, czy
czy jest jakaś opcja, żeby dostać jakąś rekompensatę za to, czy po prostu, żeby support wam ręcznie oddał tą mawkę. No niestety takowej opcji, z tego co widziałem, z tego co śledziłem, nie ma. Tyle. Wydaje mi się, że wszystko co wam chciałem powiedzieć, to wam właśnie powiedziałem. Mówię, no teraz będę sobie tutaj leciał. Zobaczcie, że jak sobie śledzimy po gildiach, to co chwilę się trafia jakaś osoba, która daje nam coś do klaserka. No ja tutaj jeszcze bardzo, ale to bardzo, o, następna broń, bardzo, ale to bardzo dużo misuję tych itemków do klasera. Jeszcze bardzo dużo ich mogę zdobyć, więc po prostu teraz sobie będę leciał, uzupełniał ten klaserek. No i będę chciał połapać te wszystkie pety dzisiaj z dnia, jeszcze zdążyć to zrobić. Kolejna sprawa to jest arenka, bo to też oczywiście, to był mój w sumie główny cel na trzeci dzień, żeby tą arenkę odblokować. No wygląda tak, wiadomo, mamy tutaj przyspieszenie na siedzisko. Jak sobie zrobię ofiarę przed kupcem za godzinkę, powiedzmy za półtorej godzinki, to sobie kupię ozłocenie na to siedzisko, no i tą arenkę będziemy powoli sobie znowu rozwijać. Chyba tyle, pokazałem wam rankingi, pokazałem wam pupilki, pokazałem wam jak to wszystko wygląda. Pod ziemi jeszcze nikt nie ma, ale bardzo możliwe, że już dzisiaj do końca dnia te podziemia jakieś tam już mogą się pojawić, ewentualnie po północy jakoś, coś mi się tak wydaje. Zobaczymy, kiedy ja tutaj te podziemia dostanę, na pewno też będę was informował i będę w miarę regularnie z tego Łowcy Demonów, zwłaszcza na początku, dla was nagrywał. I co? Chyba wszystko powiedziałem, bo dużo miałem tematów na ten dzisiejszy odcinek, chciałem sobie po prostu tak pogadać, ale właśnie jeżeli chodzi jeszcze o tą sprawę z tymi serwerami i tak dalej, no to nagram to w poniedziałek około godziny 14 i jeszcze nie ma żadnej informacji, czy dostaniemy jakąś tam, powiedzmy, rekompensatę, czy też wy jako gracze dostaniecie jakąś rekompensatę. Takiej informacji w dalszym ciągu nie ma. Jeżeli chcecie być na bieżąco i coś takiego, powiedzmy, no przeczytać po prostu, jak coś takiego się pojawi, dostać taką informację, to polecam wam wbić na tawernę discordową, czyli tutaj wchodzicie sobie dokładnie w ten link, bo pewnie tam to się pojawi najszybciej. Ewentualnie możecie na mojego Discorda, bo pewnie też dam znać, jeżeli coś tam oni dadzą w ramach tej rekompensaty. No ale widziałem, że też bardzo dużo osób pisze o resecie tego serwera. No resetu, nie oszukujmy się, na 100% nie będzie. Tu w ogóle, no dziwne by było, jakby zrobili reset. Jeżeli mieliby zrobić reset, no to na pewno ten reset musiałby być zrobiony, no myślę, że maksymalnie, wydaje mi się, w piątek chyba, no ewentualnie w sobotę jakoś rano, nie, że tam powiedzmy godzina 10, cyg, informacja, wyłączamy W60, powiedzmy przenosimy start na tam za tydzień, no i będzie wszystko zresetowane i wrócone do, powiedzmy, stanu sprzed startu serwera, czyli powiedzmy ze stanu tam prerejestracji, że tak powiem. No ale takiej informacji nie ma, no a teraz na pewno tego nie zrobią, no bo co sobie mają pomyśleć osoby, które chociażby grały jakoś tam przez ten cały weekend, no i wiecie, wbiły jakiś fajny level, coś tam sprogresowały na swojej postaci, a teraz nagle im to zresetują. Więc no tak jak wam mówię, raczej tego resetu nie będzie, bo widziałem, że też ten temat bardzo często się przewija w komentarzach. Co mogę wam jeszcze powiedzieć? O, tutaj mamy paseczek znowu, zobaczcie. Coś jeszcze, kurczę, miałem w głowie, jeszcze jedną rzecz, żeby wam właśnie powiedzieć, ale mi wyleciało w tym momencie z głowy. No i nie wiem teraz, czy faktycznie coś jeszcze, czy to już wszystko wam powiedziałem. Chyba tak, chyba wszystko. Dobra, tyle, wydaje mi się, że tyle. Wydaje mi się, że wszystko co tam chciałem, to poruszyłem. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytanka do mnie, to oczywiście ładujcie, że tak powiem, w komentarzach, podpisuję wam tam. No i spodziewajcie się regularnych odcinków z tego W60. Tak jak mówię, postać z nami zostaje, seryjka będzie nowa. No bo no trudno, nie? Zbyt długo czekaliśmy na ten serwer, żeby, wydaje mi się, teraz nie grać tutaj i żeby po prostu przegapić okazję właśnie na nową serię, na nowy content, na streamy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam pięknie za oglądanie, subskrybujcie z dzwonem, zostawiajcie tego lajka, pamiętajcie o tym, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, co wy o tym wszystkim myślicie, jestem tak naprawdę ciekaw. Dziękuję pięknie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!